Ika, kochani, dzisiaj opowiem wam kolejne story time run z Tindera mojej Wicki. Jakiś czas temu na Tinderze moja Wicka poznała super chłopaka. Świetnie im się pisało, dobrze się dogadywali, więc uznali, że czas na spotkanie. Umówili się w pubie u siebie w mieście. Kiedy przyszła na spotkanie, chłopaka jeszcze nie było, więc usiadła przy barze. Nagle ktoś zaczął stukać ją w plecy, odwróciła się, a za nią stał bardzo przystojny mężczyzna z bukietem czerwonych róż. Dziewczyna cała w skowronkach przywitała się i otrzymała od chłopaka róże. Początek randki był świetny. Nie mogli oderwać od siebie wzroku. Co chwilę jedno z nich się rumieniło. Jednak po trzecim drinku cały czar prysł. Chłopak zaczął wypytywać dziewczynę o różne rzeczy. Ile metrów ma jej mieszkanie, czy jest to jej mieszkanie, czy kupiła je za gotówkę, czy jest w kredycie, jakie oprocentowanie ma kredyt, czym jeździ, jaki rocznik. Bardzo szczegółowo pytał o jej pracę, łącznie z zarobkami. Kiedy chłopak wypił piątego drinka, dziewczyna miała już dość. Oceniał praktycznie każdą dziewczynę przechodzącą obok nich w obrzydliwy sposób. Że to łby ten, że tamto łby to. A później nie pozwolił dziewczynie się odezwać nawet na chwilę, bo opowiadał o swojej karierze sportowej. Dziewczyna znudzona już spotkaniem, całkowicie otrzeźwiała, powiedziała, że ona już musi wracać. Wtedy chłopak się zapytał, czy mogłaby zapłacić, bo nie ma pieniędzy i czy dałaby mu na taksówkę. Dziewczyna zapłaciła, wstała i wyszła. Chłopak jeszcze trochę do niej pisał, jednak ona uznała, że nie będzie kontynuowała tej relacji.